Dzień dobry, nazywam się Tymoteusz Kuc i jestem reżyserem spektaklu Ławeczka Odwrócona. Właśnie zakończyły się castingi. Mamy wybrany już cały zespół. W jego skład wchodzą dwójka aktorów, kompozytor, technik, scenograf, asystent reżysera. Co? Oraz reżyser we własnej osobie, czyli ja. Mamy już miejsce, zapał, zespół i cholerną ambicję, żeby zrobić coś dobrego. Brakuje nam tylko jednego. Waszych pieniędzy. Stop! Cofnąć taśmę filmową. Brakuje nam tylko jednego. Środków, aby nasz spektakl mógł zostać zrealizowany. Mam 25 lat. Ja 23, rocznikowo. Ja również rocznikowo. 25. 25. Kiedy tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda z teatrem? Zaczęło się od tego, że studiowaliśmy. Że zaczynaliśmy... Ile zaczynałeś kierunków studiów? 4 albo 5. Zaraz się to okaże, jak będę sobie je przypominać. No ja 2 teraz kończę... Znaczy zaczynałem 2, zacząłem 3, teraz kończę 3. Chcemy chyba obaj z Tymkiem skończyć tu. W sensie na scenie. Znaczy w sensie bardziej za sceną, bo tym się zajmujemy od drugiej strony technicznej. Znajdujemy się właśnie w przedwojennym kinie, nie bez powodu, ponieważ w naszym spektaklu będą wykorzystane również wątki filmowe. Spektakl inspirowany jest luźno dramatem Aleksandra Gelmana pod tytułem Ławeczka. Bardzo luźno. Nie określiłbym nas jako teatr amatorski. Nie powiedziałbym również, że jesteśmy teatrem zawodowym, chociaż chciałbym tak powiedzieć. Ten spektakl naprawdę może nas do tego zbliżyć. A żeby mógł nas do tego zbliżyć, musimy go zrobić. A żeby móc go zrobić, będziemy naprawdę wdzięczni za każdą pomoc.